Uroczystą konferencją podsumowano kończący się projekt Aktywni i Potrzebni – Systemowe Wsparcie Działań na Rzecz Aktywnej Integracji. Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, jak również wychowankowie usamodzielniający się z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W dniu dzisiejszym obchodzimy również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i te dwa tematy się łączą ze sobą. Wspólną płaszczyzną jest właśnie wspieranie i pomoc osobom tego potrzebującym. Jest to projekt, który był realizowany w ramach pozyskanych przez nasze centrum środki unijne, ale to nie tylko rodzicielstwo zastępcze, ale również aktywizacja osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób, które opuszczały placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak również osób wykluczonych społecznie. W ramach tego projektu przeprowadzono szereg czynności aktywizujących, takich jak doradztwo zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, turnusy rehabilitacyjne czy ćwiczenia usprawniające. Wartość zrealizowanych przez PCPR zadań to kwota ponad 2 miliony złotych. W kolejnej części konferencji poświęconej Dniu Rodzicielstwa Zastępczego złożono podziękowania zarówno osobom pracującym w obszarze pieczy zastępczej, jak również samym rodzinom funkcjonującym na terenie powiatu jaworskiego, które podjęły się trudu wychowania dzieci oraz zapewnienia im ciepła i miłości w swoich domach. W 2010 weszła nowelizacja ustawy w tym zakresie, która jakby stawia nowe zadanie przed organem prowadzącym i bardzo ważnym elementem na dzień dzisiejszy są rodziny zastępcze, dlatego bardzo dziękujemy tym osobom, które pozwalają uwierzyć tym dzieciom opuszczonym przez swoich rodziców, które znajdują nowe miejsce, często miłość, radość, nowe warunki, ale jest również zadanie na przyszłość, ponieważ musimy reorganizować nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze, a wolą ustawodawcy jest, żeby te dzieci były przemieszczane do rodzin zastępczych. I tutaj jest bardzo ważna i duża rola właśnie naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale przede wszystkim rodzin zastępczych, które są przez nas bardzo poszukiwane i bardzo nam zależy, żeby takie rodziny na terenie powiatu jaworskiego powstawały. Życzę wszystkim rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu jaworskiego dużo siły i wytrwałości oraz doświadczania dobra, jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym waszej opiece. Konferencje pięknym i wzruszającym programem artystycznym wzbogaciły dzieci z Domu Małego Dziecka w Jaworze.